Siemaneczko, w 18 części, w 17, przepraszam, w 17 części Let's Play Władca Pierścień Wojna na Północy. Robiłem teścik, czy wszystko się nagrywa i też się pomyliłem i powiedziałem 18 i tak ta 18 mi została w głowie, nie wiem dlaczego. Dobra, to są wrzosowiska wschodnie z tego co tam widziałem na mapce i ciśniemy dalej, tak? Zerknijmy na questy, bo przepraszam, ale nie pamiętam. Odzyskaj kamiennego olbrzyma. Odszukaj kamiennego olbrzyma. Aha, bo ten orzełek nam chyba o czymś wspomniał, że on może być po naszej stronie. Znajdź trzeci artefakt. Aha, i zwoje. I trochę. Aha, mitrilu, właśnie, ciekawe. Co z tym mitrilem? Czy go tutaj znajdziemy? Zobaczymy. Mają dłuższą przerwę od władcy. Więc, ale w sumie głód taki narastał, żeby to wreszcie zagrać, więc fajnie. Jest na razie cisza. Jestem świeżo w ogóle po nagrywkach obcego, nie? Więc wreszcie mogę się troszeczkę wyluzować. Tam jestem naprawdę pospinany, no. Może nie wszystko okazuję, tak uzewnętrzniam, ale naprawdę, no są takie momenty, że... się kurwa boję wyjść z tej pieprzonej szafki, ale dobra. Trzymajmy się tutaj tych klimatów. Tu jestem krasnoludem, krasnoludy się niczego nie boją. To raz. A dwa, mam miecz, który jest większy kurna ode mnie, więc... There's something hidden behind here. Więc naprawdę, no... Co tutaj jest ciekawego, co? No ciekawe, czy człowiek by nie zauważył tego przejścia? Nie wiem. Nie weryfikowałem tego. Jeden z was mi powiedział, już teraz nie pamiętam, ale... No już dziękowałem mu za to. W sumie ja tego nigdy nie weryfikowałem. Ale też, no nie ukrywają, od początku chciałem grać tylko krasnoludem, nie? Nawet nie wiedziałem, że mogę zmieniać podczas gry postacie, więc... Spoko. Ja się zżywam szybko z jedną postacią. Tak... Nie zawsze chcę ją zostawiać. Dobra, no ciśniemy, no... Są tu frajerzy. Kurwa, serio? Musiał mi... Oj, dwa! Kurwa. Dobra, ciśniemy ich. Dobrze, że mam tą specjalną broń. Odpieprz się od niego. Dobra. Nie, 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 kolego. Kurwa. Przepraszam. O nie, 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 nie. Puść mnie. Frajerze. Lewy przycisk myszy, halo. Lewy przycisk myszy. O, dziękuję. Myślałem, że tu zdechnę. Ale akurat ta zrobiła aurę, więc... No, nie, nie tym razem. Czy ten wreszcie kurwa wpadnie? Dobrze, że ona tutaj się też healuje przy okazji. Bardzo mądre posunięcie, tak by the way. Dobra, zdychaj wreszcie. No szkoda, mogli trochę inny finisher wymyśleć. To już widzieliśmy dwa czy tam trzy razy nawet. Oj, nie, 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 nie. Odpieprz się, gościu. Ostawiam w cholerę. O, 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 dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Zdychaj sobie. Tam jest sporo expa, powinno z nich wypaść, ale widzę, że tak nieszczególnie. Dobra, co my tutaj zdropiliśmy? Miejsce na kamień. Możemy w sumie jej dać. Czemu by nie? Coś jeszcze, jakieś spodnie, ta? Nie, mamy lepsze, dobra, to będą na handel. Co my tutaj mamy w tej kryjówce troli? Mamy jakąś skrzyneczkę. No niestety to nie jest taka... Jakaś chyba na full wypasie. O, tam. Z jakiegoś szału. Ale dobra, no o trochę tych miksturek na potkę nazbieraliśmy. Na HP, potków na HP, a nie. Miksturek, potek. Polski język, trudny język. Ta, stara wymówka, co? No, możliwe. Dobra. A, przepraszam jeszcze. A tamci co? O, jakaś kusza.
Czekają na specjalne zaproszenie? Czy o co chodzi, panowie? No nie, dajcie spokój z tą kuszą. Pytanie, a ja używam tego ogólnie, spoko. Czy ja to... czy ja dawałem taką broń... A to jest dwuręczna, a to nie, dwuręcznej broni nie dodawał tam nikomu. Tylko krasnolud może korzystać z dwuręcznej, a krasnolud już ma dwuręczną. I tu mamy wypasioną skrzyneczkę i bardzo mnie to cieszy. I mamy nawet trochę złota na handel, więc zajebiście. Chyba mamy sporo miejsca w ekwipunku, nie? Zaraz to sprawdzimy. Dobrze, ślepy zaułek też mnie cieszy. No nie, niestety, nic z tych rzeczy. Tu jakaś tarcza, dobra. Wcale tak nie mamy za dużo tego ekwipunku. Kurwa, 3 sloty tylko, nie? Byłem przekonany, że mamy jeszcze całkiem sporo. No ale takie są minusy przerwy, że nie wszystko się dokładnie pamięta, nie? Przerwy oczywiście od grania. Idziecie? Dobra, zrespią się. Czasami mają dziwne problemy. O, właśnie, tu mamy opcję, żeby zebrać naszych ziomali. Aha, koniec poziomu. Nie no, w sumie mógłbym powiedzieć, że mógłbym to dokończyć w poprzednim odcinku, ale ta walka z trollami to by się mogło przeciągnąć, więc wiecie. Więc wiecie. Kto najwięcej otrzymał obrażeń? Nasi sojusznicy. Dobra, kontynuujemy. Ile? Jezu, ile sekretów przegapiłem. Boże, jedyny. Ej, dobra. Ach, szkoda gadać. Kamienna rozpadlina. Dobra. I tu mamy kupca. Spoko, bo w sumie mam trochę lutu do sprzedania. Więc git, bo narzekałem na brak miejsca, więc nawet bardzo się z tego z powodu cieszę, kolego. No kurwa. A, bo czekajcie, bo a i tego nie możemy przekazać. Dobra. Sprzedajmy to. Sprzedajmy to. Nie mogliśmy tego przekazać, więc chuj z tym. To też sprzedajmy. Te kusze to sprzedajmy. Że mi trochę siana za to wpadnie. Zostawmy sobie tą lepszą. Dwuręczną oczywiście sprzedajemy. W całości. Pierścienie zostawiamy, te spodnie sprzedajemy. Buty zostawiamy, dobra. Elfi kamień, można obsadzić. O, to sobie zostawiamy, sporo mamy tych. Ale nie mamy miejsc, nie? W ekwipunku tym naszym krasnoludzkim, żeby to gdzieś obsadzać. Co to jest? W sumie wartość 1. No nie, nie chcę tego sprzedawać, bo to nic nie jest warte. No i osiągnięcie. Smoczy skarb, fajnie. 25 tysięcy. Trzeba było pewnie uzbierać, to niedużo. Ale być może są jeszcze jakieś większe progi. Więc spoko, to sobie zostawmy. Tak, zostawmy to. Może jakiś kamień sprzedamy? Nie, wytrzymałość na pewno nie. Nie, dobra, zostawmy, tyle nam starczy. Do Rivendellu nie chcemy na pewno wracać. 62 nie. Taki sprzedaliśmy chyba nawet. Nie. Nie. No, tu broni nie dostaniemy lepszej. W ogóle chyba niczego lepszego nie dostaniemy. Tutaj 34. A ile mieliśmy? 24 chyba, nie? Uj, 49. A pokaż. Pokaż mi to, co mieliśmy tutaj. Oj, dużo lepsze. I nie, buty tylko zdziepko lepsze. Zdziepko, no. Niewiele co. Nie opłaca się. A to 10 to jest... O, to się opłaca, no. A, to się opłaca, dobra, to kupimy. I elo. I tyle, nie, bo to się, tak, to się bardziej opłacało. O, 10, bo to nie szczególnie, no, to nie. A to możemy, tylko tu mamy wytrzymałość, ale nie, dobra, to już pociśnijmy w ten pancerz. Komu możemy dać wytrzymałość? Jemu może, no, może skorzysta z tego jakoś mądrze. Dobra, idziecie tam za mną? Fantastycznie. I tutaj już możemy orzełka wzywać. Warto o tym pamiętać, bo
Bo się może przydać, nie? Po prostu. W trudnym momencie. A tutaj jest wielka przestrzeń, więc podejrzewam, że ten trudny moment właśnie nastał. Zasadzka. Czy to jest ten, którego mieliśmy szukać? Zapewne tak, bo wygląda kozacko. A, dobra. Jednak kurwa, mieliśmy go zabić, a nie się z nim dogadywać. Dobra. No fajnie, coś tam jakieś obrażenia weszły. Nie tym razem, kolego. Kurwa, jakie my obrażenia mu żałosne robimy. Czekajcie. Zmotywujmy tutaj naszych ludzi troszeczkę. Ej, coś mu się tam na... O, dobra. Kurwa, przez chwilę mu się, wiecie, pojawiło. Nie wykorzystałem tego, mój błąd. Dobrze, że ten trójkącik mu się na dole pojawia, a nie gdzieś tam nad głową, nie? Oj, dobra. Wiesz, podkę, sporo ich mamy. Uważaj, o. Kurwa, dobra, coś tam. Ręce. Tak jest, dokładnie. Ciśniemy w ręce. W drugą. Cwaniaku. Stary. Co, boli troszeczkę, nie? Oj, to też mnie zabolało. No, masz rację. Ale powolutku mu topnieje to HP, no bardzo powolutku. Serio? Kurwa, co ja się... Co ja się z tą będę szczypał? Żyro i to, frajerze. Podnosi się, to mi się nie podoba. No, na co czekacie, no? Napieprzajcie w niego, coś mi się wyczerpało. Ciekawe, mam nadzieję, że nie broń. Napieprzajcie tego ziomala. Dobra. Nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Tylko marnotrawstwo energii. Kogoś tam nieźle pozamiatał. Dobra, ale myślę, że tak, skorzystamy. Bo naprawdę orzełek zadaje srogie obrażenia. To mi się bardzo podoba. A mamy sporo. 3-5 prób, chociaż nie wiem, jak długo będziemy w tej lokacji. Ale i tak jesteśmy już ładny kawałek czasu, więc... A to widać, że jest ewidentny boss. Być może nawet finał tej lokacji. No, nie tym razem. A pięcie frajera, chciałoby się powiedzieć, ale niestety nie przyjmował obrażeń. Kurwa, nie trafił? O, szlak. Dobra, HP. Ciśniemy do tyłu. Serio? Aż tak nas odrzucił, aż tak nas nie odrzucało, jak byliśmy tuż obok, nie? No ale dobra, niech będzie. No dobra, to jego twardość można tłumaczyć, że jest zbudowany ze skały, dlatego tak mało obrażeń dostaje, ale on trochę męczący jest ten boss pod względem nie trudności, a nudy, nie? Ale może po prostu się czepiam, co ja bym chciał, posona dwa hity? Na cholerę taki boss. Nie, przeżywam niepotrzebnie. Teraz go trafi. O, i osiągnięcia. Dobra, i nawet dwa wpadły. Zajebiście. No i elegancko o to chodziło. Możemy przejść dalej. Ale zanim to zrobimy... oczywiście broń mi się musiała zepsuć. To jakieś... Kurwa, 69, ale zręczność i zdrowie zmniejsza zużycie czego? Przedmiotu. A dajmy to ziomeczkowi. Kurwa, ta broń nam się zepsuła, niech to szlak. O, jakieś lepsze buty może? Nie, oczywiście, że nie. Ale dość dobre, dość dobre. Także może jemu też to dajmy. Miejmy nadzieję, że ma gorsze. Przejdźmy dalej. No.
niespodzianka. It is finished. My people are avenged. And behold, here come your kin. My lord. A bo to był ich trochę główny wróg taki, nie? It would appear that you have done our work for us, Belaram. Not I, Lord Gwaihir. Your thanks belong to these three. Andriel, Farin, and Aradan. It is they who rid us of Bagrisar. Przyjemność po naszej stronie. The same three that saved you at Fornost. Indeed, a remarkable chance that we should meet again. If chance it was, your fates seem strangely intertwined. But be that as it may, we are doubly grateful to you. First for saving the life of Belaram, and now for slaying the giant. Happy to have helped, but we're looking for a servant of the Dark Lord, a man called Agendaur. Have you seen any sign of him? Belaram has told us of that one, but we do not know where he can be found. Elrond, half-elfin, sent us. He had a feeling the enemy might be gathering here. I will not question the wisdom of Master Elrond. He sees much that is hidden from others. Yet I fear you have come too late to find Agendaur. We have searched the Ettenmoors thoroughly in our hunt for Bargrazar. Yet we have seen no sign of this servant of the Dark Lord. If he was here, we can be reasonably certain he is here no longer. My people will work to disperse the enemy forces that remain in the moors. We will be on guard against the return of Agendaur. Okay. We should return to Elrond at Imladris. He will be anxious for news, and we have already been long away. I will arrange for a messenger. My lord, I owe my life to these three. And I too believe Agendaur to be a grave threat to the free peoples of the north. Eagles no less so than any other. If you would grant me leave, I wish to accompany them and aid them in their quest. You ask a great deal, Belaram. I may have need for all my followers soon. Yet I perceive a great destiny awaits these three, and it seems you are now part of it. Very well. I will grant you permission to join with them for as long as you see fit. Unless Belaram plans to carry his friends like sheep in his talons, he will need help. If it pleases you, my lord, I will gladly accompany them as well. I too have a stake in this quest. Let me be the third. So be it. Three who cleave the air to match three who walk the earth. Każdy będzie miał orzełka. Arminel, Baranthor, you shall be at Belaram's command. Obey his word until such time as you return to us. Now I must depart. Many forces are at work across Middle-earth. And many events take shape. I must consider what part of the Eagles will play in them. You've been a great help, as the Eagles so often are. Thanks and farewell. Prawda, zawsze były w porządku. Dobra, czyli musimy wracać do Rivendell. A gdzie jest Mithril? Nie mamy Mithrilu, ale może później go jakoś zdobędziemy. Ciekawe mnie jeszcze te dwie lokacje, ale dobra, na razie chodźmy tutaj. Chyba że... Moglibyśmy je kupić w Brenie, no Mithril tam. Dobra, chodźmy na razie tutaj. Okej, okay, no i spoko, podsumowanie kontynuujemy jak najbardziej. Jeszcze zobaczymy, co tam się zadzieje. Chociaż mógłbym kończyć już odcinek, ale spokojnie. Bez przesady. Tego to się chyba nie spodziewał, nie? Takiego wejścia. Znalazłem kolejny zwój w sumie, nie? To you też return spoko. At last. We grew concerned for you. I fear you have missed your chance to say farewell to the members of the fellowship. No trudno. They have departed. Clearly you found danger in the Ettenmoors, yet you have returned safely and in the company of three of the great eagles, no less. There is a story behind this. We found trolls and orcs preparing for war, just as we had feared, and they were led by a renegade stone giant. He had made attacks against Gwaihir's people. With the help of the eagle Belaram, we were able to make an end. That was well done, but this is troubling. Why would a stone giant act in this manner?
They have never been hostile to Freefall. We took these tokens from some of our fallen foes. Some of them bear the Black Raven emblem of Agandawa. Then we can be certain he is behind the giant's descent into evil. But there are also other tokens here I recognize. These are the marks of the orcs of Mount Gundabad, far to the north. Mount Gundabad? What do you know of that? No, ten krasnolud pewnie wie, bo to nie daleko ich. It stands far to the north, at the meeting point of the Misty Mountains and the Grey. Once Gundabad was a delving of the dwarves, but it was abandoned long ago. It has since become a stronghold of the orcs. It would be hard pressed to find a more dangerous location in all the north. Maybe Agandaur is hiding out there at Gundabad. Może. It may well be. From Mount Gundabad, the orcs have many tunnels and secret pathways connecting the hidden mines and orc holds of the Misty Mountains. The orcs can move along those routes in great numbers without being... If Agandaur is raising an army to fight for his master in the north, it is certain he will have traveled to Gundabad. The evidence you have uncovered confirms this to be so. Perhaps not. But we should not sit idle waiting for him to begin the war on his terms. At the... To walk into such an orc-infested pit as Mount Gundabad would seem like folly. But you have proven your skill and daring many times over. And too, you have the eagles to aid you. It is certain that were you to destroy Agandaur, you would cut the heart from Sauron's plan to make war in the north. A zatem ruszamy, tak? Co ta opcja mnie ciekawi? Agandaur is building up a lot of force. I'll wager Rivendell. If you cut the head from a serpent, the body dies thrashing. It may still do great harm in its death throes, yet it will die. Your mission may well be our best hope. Destroy Agandaur and you will cut the head. No dobra. Then let's get cutting. We're off to Mount Gundabad. Your courage is commendable, but be certain you are well prepared. Mount Gundabad will not be forgiven. Kurwa. Okej, okay, dobra, Rivendell, spoko. Kolejna misja Gundabad, góry Gundabad. Zaliczone wrzosowiska, dobra. Z nim już się nagadaliśmy. Kiedy mi się to zadanie zaktualizuje? Come on. I nie wbiliśmy kolejnego levelu, trochę smuteczek. Możemy jeszcze coś z tobą pogadać? Is there something I... It's about Mount Gundabad. I fear there is little I can tell you that you would not already know. You are aware that Gundabad was original. Aye, and that has me worried. Dwarves know how to build a stronghold. It may prove difficult, but do not forget that Gundabad has been broken in war more than once. I doubt the orcs have the skill to restore it in... They certainly... Yes, you will need to... Well... Nic ciekawego nam nie powiedziałeś, dobra, i do Gundabad, spoko. I co, i tutaj chyba sobie zakończymy ten odcinek. Ja będę musiał skoczyć do Kowala, broń sobie naprawić. Być może coś nowego kupimy, jeśli ma. Będę mógł tutaj z kimś... A, jest orzełek. Dobra. Z wami jeszcze mogę coś zagadać? Varin, it is good. We were beginning to be concerned. And yet you return victorious. Nie ma problemu. The trolls and orcs of the Ettenmoors will be dismayed by his fall. They will be slow to march against us now. What about Rivendell? Have you spotted any? No true threat, but our wardens have slain a few goblins that strayed near. Wolves are also roaming in great numbers in the wild. These might be no more than simple. We must assume the location of Imladri. Dobra. Is Rivendell prepared for? As well as may be, this is not a fortress. Secret. Still, an enemy would find the terrain difficult to deal with. Yes, we might resist for a long while. All the more reason to be rid of. I am glad. Dobra. You do not abandon. I only ale wish to... we were free to accompany you. Się nam przydać. You did pretty well at Fornost. I wouldn't mind having the two of you join us in the hunt. Alas, our father has made it clear we. No dobra, już myślałem, że zwerbujemy kolejny. Why would an elf of Rivendell wish to leave his home to fight? Dobra, for many reasons, kuman. Not least of ale nie ma tak łatwo. Stand with him. No sorry, ale kurde, te dialogi.
If that is how you feel, why not ride south? Nie przekonują mnie, znaczy są trochę zbyt wolne, mogli to trochę szybciej mówić. And what use would it be for Aragorn to gain the realm of Gondor, only to... No i właśnie się nie w... Nie w ten. What's this about Arnor? Nie wczytałem. It is the lost northern kingdom of the Dúnedain. Aragorn is heir to the throne of Arnor. Że to pukanie, mam nadzieję, że nie słyszycie, sorry. Yet the armies and agents of the Dark Lord would see it otherwise. They will not rest until these lands lie under Sauron. Never. The North will not fall into shadow. Dobra. It heartens me to hear you. Czyli to jakieś jednak pierdoły. Dobra, bywajcie, Elo, bo już zmarnowałem na was dużo czasu. Ale dobra, tutaj nic nie ma, ale Bilbo powinien siedzieć tam dalej. Mithril. Ciekawe, gdzie ten Mithril możemy znaleźć. Tu jest też syn, znaczy ojciec Gimliego. Sprzedawczyni, z kowalem będziemy musieli pogadać. Dobra, ale to już między odcinkami ogarnę. Na dzisiaj to tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.